I hate clubs. You wanna see how it ends. But it wasn't always like that. Cześć, jesteśmy w Barze Studio na premierze kolejnego filmu do antyprzemocowej linii pomocy sexed.pl. Film jest reżyserii Janka Dubusa w współpracy z Papają. Sexed to jest fundacja od zadań specjalnych, bo my mówimy o tematach, które są często trudne, często kontrowersyjne, ale staramy się robić to w taki sposób, żeby nie straszyć i nie polaryzować. Wydaje mi się, że w tym tkwi cały sukces Sexedu, że wiedzą, do kogo mówią i wiedzą, jak do tych ludzi mówić. I temat przemocy, szczególnie przemocy seksualnej, był ogromnym wyzwaniem i bardzo się cieszę, że Janek Dubus podszedł do niego w taki troskliwy sposób, wsłuchując się zarówno w nasze potrzeby, w opinie ekspertów, których zaprosiliśmy do współtworzenia tego projektu, ale też z taką ogromną ciekawością, co się kryje za tematem, który podjęliśmy. Jeśli chodzi o sam projekt pod względem artystycznym, wizualnym i koncepcyjnym, był to wyjątkowo skomplikowany w swojej prostocie projekt, który zakładał jakby jedno duże wyzwanie, czyli wytworzenie deszczu w nocnym klubie. Co generalnie było bardzo atrakcyjne dla obrazka i historii i podbijało wartość emocjonalną. Natomiast technicznie wymagało to od nas przygotowania dwóch setów. Tworzyliśmy ten setup deszczowy tak, że wybudowaliśmy specjalny basen na hali, który zabezpieczał wszystko przed wodą, której było naprawdę w dużych ilościach. Deszcz ma wielorakąsymbolikę tak naprawdę w tym spocie, ale przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać, że ta przemoc jest widoczna. I ten deszcz właśnie to symbolizował. Aktorzy byli mokrzy, przemoczeni, musieli przymykać oczy, zasłaniać się przed deszczem, a mimo to udawali też, że tak jakby go nie ma. Dalej tańczyli, dalej się dobrze bawili. Patrzysz za nimi przez chwilę, co się dzieje, przestraszone, poczujesz, że rozglądasz po tłumie i widzisz, że nikt na to nie patrzy. Największą inspiracją do tego projektu była jedna z początkowych scen filmu After Sun. To jest tam scena, gdzie nasz główny bohater jest na jakiejś imprezie i jest takie cyjanowe światło, które stroboskopowe błyska. Gdzieś tam reszta tonie w czerni. No my to gdzieś tam przerobiliśmy na swój język. Nie chcieliśmy dokładnie powtarzać dokładnie tego, co zostało zrobione, więc poszliśmy w trochę bardziej rozbudowaną stronę. Żyliśmy tak okrojony świat, ponieważ byliśmy w studiu, musieliśmy ukryć wiele elementów tego studia, dlatego paliliśmy głównie głowicą taką sceniczną, którą znajdziecie w teatrach, żeby tworzyć spot, w którym znajdowali się nasi bohaterowie, tak żeby wyciemnić to, co jest za nimi. Dzięki za głosowanie. Było pytanie. Według mnie fajnie. Fantastycznie było patrzeć na to, jak się troszczył o aktorów, aktorki na planie. Pokazywał im sam, jak mają odgrywać poszczególne role. W spocie zagrała Helena Englert, która fantastycznie poradziła sobie z tym zadaniem, niełatwym zadaniem i była ogromną pomocą, żeby w odpowiedni sposób zilustrować te emocje. Oprócz tego Mateusz Kościukiewicz i Wojciech Ziętek, którzy również fenomenalnie weszli w swoje role, niełatwe role. Jedno zdanie na koniec. 720 720 020. Antyprzemocowa linia Sexed.